Kilkadziesiąt zabezpieczonych komputerów, laptopów, twardych dysków, prawie 2000 płyt CD, DVD i innych nośników informatycznych mogących zawierać materiały o treści pedofilskiej. To wynik operacji BIKE przeprowadzonej w 12 województwach, w tym warmińsko-mazurskim. Dzięki współpracy międzynarodowej polskiej i niemieckiej policji wobec 38 osób podjęto czynności procesowe. 7 z nich przyznało się do posiadania pornografii dziecięcej. Wśród nich jest 41-letni mieszkaniec Ostródy. Mężczyzna był zaskoczony obecnością kryminalnych, jednak podczas przesłuchania przyznał się do wszystkiego. W swoim posiadaniu miał około 100 filmów pornograficznych z udziałem dzieci. Ściągając tego typu filmy, jednocześnie udostępniał je innym użytkownikom sieci. 41-latek zdawał sobie sprawę, że w związku z tym popełniał przestępstwo. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a prokurator zastosował w stosunku do niego policyjny dozór. Za utrwalenie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich może mu grozić kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.